It's just you, well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Skońska, na Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Domyślam się, że nie spodziewaliście się tak szybko kolejnego filmu. Natomiast obiecałem Wam ostatnio, że poruszę temat blockchainu TON. Poruszę temat projektów, które się na tym blockchainie budują. No bo Jest to oczywiście w pewnym sensie degeńskie zagranie, trochę jest to ryzyko, nawet nie trochę, tylko bardzo. Natomiast widzę tutaj budującą się społeczność, widzę tutaj budujący się Wolumen, widzę tutaj ciekawe projekty, które zaczynają dopiero kiełkować, i szansę na bycie jakby takim pierwszym inwestorem, nie wiem, w Uniswapa, pierwszym inwestorem w Dowmaker, pierwszym inwestorem w Launchpady. Więc jeżeli mam poświęcić trochę czasu, pieniędzy, zaryzykować i. Zainwestować w projekt, który ma kapitalizację rzędu 100 tysięcy dolarów, 200 tysięcy dolarów, 20 tysięcy dolarów, albo nawet milion i zobaczyć, jak ten projekt rośnie do 100 milionów, do pół miliarda kapitalizacji, no to jestem w stanie ten czas poświęcić, szczególnie w takim momencie, gdzie mamy korektę na rynku, jak ja to nagrywam, gdzie ten kapitał pewnie się we wszystkich blockchainach teraz delikatnie zastopował i mamy czas na przeprowadzenie pewnej analizy, zaryzykowanie, no i później, miejmy nadzieję, wyciągnięcie z tego wszystkiego profitu. Więc jeżeli chcecie tak do tematu podejść, no to oczywiście zachęcam do obejrzenia całego tego materiału, bo zacznę od tego, czym w ogóle ten blockchain jest, od walletów, od bridge'y, od tego, gdzie szukać projektów, gdzie je swapować, jak tu wygląda temat NFT'ków. I na końcu, żebyście zostali do końca tego materiału, przedstawię Wam kilka projektów, które kolega gdzieś tam parę groszy wrzucił. I naprawdę zaufajcie mi, że to nie jest majątek, to nie jest tak, że jak Wy teraz w te projekty wejdziecie, to ja zrzucę na Was dziesiątki tysięcy dolarów, ponieważ bardzo często płynności nie ma oczywiście, żeby jakieś większe pieniądze tutaj zainwestować. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja no i dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów. A teraz przejdźmy oczywiście do meritum. Od czego warto by było tutaj zacząć? Od tego może czym Ton blockchain jest. Ton jest to blockchain Telegrama, tak to się potocznie mówi, bo faktycznie jest zrobione przez osoby, które z Telegramem współpracują, więc jest to blockchain wynaleziony nie wczoraj, nie miesiąc temu, ale już trochę miesięcy ładnych do tyłu. Natomiast pierwszą taką falę większego zainteresowania miałem mniej więcej 3-4 miesiące do tyłu. Ja wtedy nie interesowałem się kompletnie tym tematem. Następnie wyjechałem z kraju na 2 miesiące no i nie miałem czasu na interesowanie się takimi pedełkami. Natomiast chyba wyszło mi to na dobre. Bo wróciłem w momencie i mówię wam o tym praktycznie kilka dni po tym, jak ja się tym tematem głębiej zacząłem interesować, więc jesteśmy wszyscy na podobnym etapie wejścia, więc proszę mi tutaj potem nie narzekać. Mówiłem wam o tym dlatego teraz, bo po rozmowach z osobami, które siedzą w tym ton ekosystemie już od kilku miesięcy, Stwierdziłem, że to ja zaoszczędziłem parę miesięcy, a oni niestety albo stety te parę miesięcy zmarnowali. To są ich tak naprawdę słowa, bo wtedy projekty, które powstawały, były projektami głównie w 90, nie wiem, rosyjskojęzycznymi. Nie mówiąc tutaj, że czysto rosyjskimi, ale powiedzmy, rosyjskojęzycznymi. Tamte projekty w dużej części poumierały na ten moment i bardzo od niedawna zaczyna się budować. Globalne projekty. Globalne mówię o tym, że ludzie z Polski, bo fajne projekty są z Polski, ludzie ze Stanów Zjednoczonych, pewnie nie wiem, z Australii, Azji, zaczynają dostrzegać ten ekosystem jako ciekawe miejsce do tworzenia różnych projektów. Dlaczego? Samego Telegrama używa, czy tam ma konto, około miliarda ludzi na świecie więc mamy potężną społeczność, która w bardzo, naprawdę bardzo łatwy sposób może do tego ekosystemu dołączyć. W jaki sposób? Wystarczy, że odpalić swoją aplikację Telegram, w wyszukiwarce po lewej stronie u góry, jeżeli korzystacie z tej wersji desktopowej, piszecie ukośnik wallet, klikacie Enter i w tym momencie zakładacie portfel. Nic więcej nie trzeba robić. Jeżeli nie chcecie zapisywać seedów, to to już Wam wystarczy. Jeżeli chcecie zapisać seedy, być w pełni blockchainowymi użytkownikami, to oczywiście jest taka możliwość, wystarczy włączyć tak jakby opcję zaawansowaną, zaraz Wam to pokażę. I ten sit sobie zapisujecie, jesteście bezpiecznymi użytkownikami. Tyle. Więc myślę, że jest to bardzo naprawdę łatwy sposób na wejście w ten ekosystem i zainwestowanie jakichś pierwszych pieniędzy tutaj w te kryptowaluty. Zacząłem od strony ton.org, to jest taka główna strona, zakładka z woletami. No i tutaj tych woletów kilka na ten moment jest. Takim najpopularniejszym jest tonkeeper. Ja trochę z niego korzystam, ale przyznam się szczerze, że bardziej korzystam z tego woletu od Telegrama. Największy minus tego uletu od Telegrama jest to, że jest to custodial, to znaczy oczywiście jeżeli już włączycie tą opcję taką zaawansowaną, no to środki są wasze, ale jeżeli nie i trzymacie powiedzmy to na tej pierwszej podstawowej wersji tego portfela, no to te środki leżą tak naprawdę tak jakby na giełdzie leżały, czyli na serwerach ludzi zajmujących się tym ekosystemem. Także oczywiście no, tutaj trzeba wybrać portfel, który najbardziej odpowiada waszemu bezpieczeństwu, waszemu zaangażowaniu w ten rynek. Ja tak jak już powiedziałem, wybrałem dwa te portfele i ten kapitał gdzieś tutaj jest rozdzielony. Jeżeli chodzi o ten wallet, to już powiedziałem Wam jak go założyć. Ukośnik wallet, wyszukiwarkę, Enter, no i zakładacie ten portfel i tak naprawdę to jest tyle. Natomiast jeżeli chodzi o ten ToneKeeper, no to wchodzicie sobie na tą stronę. Jeżeli chcecie wersję webową, no to tutaj są oczywiście aplikacje na telefon, są rozszerzenia do przeglądarki, klikacie Get Started, oczywiście Create New Wallet. Generuje wam się tutaj nowy portfel. No, i teraz oczywiście trzeba zapisać Seedy. Wyskoczyły tutaj mi seedy. Uznajmy że, uznajmy, że ja je zapisałem. Na poczet, oczywiście, tylko tego filmu zrobię sobie zdjęcie tych Seedów, bo zapewne poprosi mnie o wpisanie pojedynczych słów, żeby ten portfel później uruchomić. Także klikam Continue, i tak jak już powiedziałem, są tutaj pewne słowa, które muszę na ten moment uzupełnić. No, i mój portfel jest już utworzony. Więc tak wygląda tam tonki oczywiście standardowe funkcje, czyli wysyłanie środków, otrzymywanie środków, portfel, historia transakcji, wyszukiwarka, jeżeli chodzi tutaj o różne inne aplikacje, ustawienia, tutaj jakieś pierdoły można sobie poustawiać, oczywiście skan QR-koda również istnieje, jeżeli dacie do tego uprawnienia i to tak naprawdę tyle. Tutaj jest Wasz adres, no jeżeli chcecie sobie utworzyć jakiś nowy wallet, no to możecie utworzyć, a w ten sposób niestety możecie mieć tylko jeden adres per seat, z tego co przynajmniej ja się orientuję. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o stworzenie portfela. Myślę, że bardzo, ale to bardzo prosta sprawa. No i warto by było teraz przelać jakieś środki na ten ekosystem. Do wyboru macie kilka opcji. Pierwszą z nich jest bridge.ton.org. Jest to most, który pozwoli Wam przenieść środki Ethereum, Binance, Smart Chain właśnie na sieć TON. Podłączacie się tutaj portfelem do Ethereum, czyli na przykład Metamaskiem. Podłączacie się tutaj oczywiście portfelem takim jak Tonkeeper lub portfel wbudowany w Telegram. Jeżeli chcecie się nim połączyć tutaj, klikniecie Open Wallet, no to możecie albo QR-kodem zeskanować sobie tutaj, albo klikacie Wallet, no i wybieracie właśnie chociażby Tonkeeper. Taka jest możliwość, więc ten wallet będzie tutaj podłączony. Jeżeli chodzi o opłaty, no to samo na wyświetleniu tutaj, to też się zmienia w zależności oczywiście od opłat transakcyjnych głównie na sieci, na sieci Ethereum. Bo tutaj Opłata transakcyjna, jeżeli chodzi o wymianę na tym moście, to jest 1 ton po stronie sieci TON, więc jest to na ten moment jakieś 3,8 dolara, coś takiego. Głównym tokenem właśnie, jeżeli chodzi o rozliczenia jest ten TONCOIN, on na ten moment jest dość wysoko, bo to jest chyba o właśnie 13. miejsca na Coinmarketcapie, bardzo duża kapitalizacja. Natomiast ja w sam ten token nie inwestuję, jest to dla mnie token po prostu, który służy do inwestycji w kolejne projekty na tym ekosystemie oraz oczywiście wykorzystywany on jest tutaj do opłat transakcyjnych. Także pierwszym krokiem, żeby przerzucić środki, to jest albo skorzystanie z tego mostu, albo drugi sposób to jest po prostu wypłata tych środków z giełdy. Natomiast w ciągu ostatnich przynajmniej kilku dni, nie wiem, kiedy Wy będziecie ten materiał oglądali, za tydzień, za dwa tygodnie, za pół roku, były problemy z wypłatami z różnych giełd. BitGet miał zablokowaną wypłatę tego tokena, co tam jeszcze za giełdy są, zerknijmy. MEX miał zablokowaną wypłatę, tak naprawdę, ale z dużym opóźnieniem działało tylko Bybit. Na Bajbicie ta wypłata szła kilka godzin. Z tego, co się orientuje, było to spowodowane ogromnym obciążeniem tej sieci przez wymintowanie 100 tysięcy NFTów, czyli próba, nie wiem, czy zabicia delikatnie tej sieci, lub faktycznie ktoś te NFT do czegoś potrzebował. Natomiast jest jeszcze trzeci sposób. Odpalamy sobie portfel Telegram. Wysyłamy na ten portfel Telegram, na tą wersję taką bezblockchainową USDT po sieci Tron. Następnie tego Stable stablecoina zamieniamy na ton coina na tej warstwie, cały czas powiedzmy to bezblockchainowej, i wtedy wysyłamy tego ton coina na ten adres swój, blockchainowy, w tym samym portfelu. Więc myślę, że jest to bardzo prosta kwestia. Więc to jest trzecia opcja, która działa najszybciej. Natomiast te opaty tam są trochę większe. Kurs wymiany tych tokenów jest po prostu trochę gorszy. No dobra, to uznajmy, że już macie środki na blockchainie TON i teraz trzeba by było poszukać jakichś projektów. Najpopularniejszą opcją, gdzie tych projektów można szukać, jest to Gecko Terminal. Oczywiście mówimy tutaj o ekosystemie TON i są tutaj najpopularniejsze projekty, największe pule płynności. Takim najpopularniejszym projektem jest FISH, to jest memecoin oczywiście, natomiast są no tutaj dość dużą trakcję Załapał ponad milion na ten moment płynności, ponad 2 miliony wolumenu i 44 miliony, jeżeli chodzi o market cap tego projektu. A jakie projekty kolega ma w portfolio, no to za niedługo oczywiście wam pokażę. Warto patrzeć na to, co jest tutaj w trending, warto patrzeć, co tutaj największe wzrosty ostatnio ma, bo ludzie też na, te, na tym ekosystemie patrzą na te rzeczy. Bo tych meme coinów takich naprawdę. Syfiatek powstaje tutaj mnóstwo, ale to jak na każdym blockchainie. Na Solanie teraz jest cały wysyp tych meme coinów i na blockchainie to też jest. Natomiast zaczynają to powstawać projekty, które chcą się zająć robotą i jakimiś konkretami, które, tak jak już powiedziałem na wstępie tego materiału, mogą wystrzelić bardzo mocno, a nie zrobieniem kolejnego memecoina. Także oczywiście na Gecko Terminal można tutaj różne projekty znaleźć. Mamy też stronę Get Gems, no i tutaj różnego rodzaju kolekcje. NFT i nie tylko na blockchainie TON są do znalezienia. To jak już macie swój ulubiony shitcoin znaleziony, no to warto by było gdzieś go kupić. I są tak naprawdę dwa główne DEXy. Jednym z DEXów jest ddust.io i drugim DEXem jest stonefi. Przechodzimy sobie tutaj do aplikacji, łączymy się z portfelem. Widzicie, mam tutaj kilka TONów na swoim koncie. No i mogę teraz po prostu te tokeny sobie wybierać z tej listy. Tu jest oczywiście standardowy wykres tego, tej pary, akurat ston do tona. Ston jest chyba najpopularniejszym swapem. Drugim, tak jak już powiedziałem, jest Didust. A skąd macie wiedzieć, na którym swapie jest wasz ulubiony token? No proste, nie, wiem. wchodzimy na losowy token, jakieś kingi. I tutaj macie swap przycisk i widzicie albo ikonkę Didust, albo jak weźmiemy sobie właśnie ten ston, no to oczywiście on jest na swoim swapie, czyli ston FI które macie pokazane, na której giełdzie zdecentralizowanej, tak to nazwijmy, jest możliwa wymiana tego tokena. Tutaj są też bardzo często podpię podpięte linki do social mediów danego projektu. Oczywiście większość tych projektów tego nie ma, bo nie ma zamiaru w ogóle istnieć pewnie dłużej niż 3 dni, ale warto sobie stąd te informacje czerpać. Jest tutaj również market cap wypisany, jest tutaj też płynność opisana, wolumen, jak długo ten token już działa, więc warto na te rzeczy tutaj zwracać uwagę. Kolejny bardzo ważny temat, no to jest taki launchpad. W sumie jedyny launchpad, taki konkretny na ten moment, czyli Ton Raffles. Można tutaj wziąć sobie udział w, w launchpadzie przez ten Jetton. No i tutaj są różne projekty, które właśnie zbierają na dany moment środki. Chodzimy w View zakładkę. No i widzimy to jest adres presale'a. To jest to, ile oni chcą zebrać. Tutaj jest czas do końca takiej zbiórki. Total Supply, przeważnie są tu o, tutaj, statystyki odnośnie tokenomii. Ile dany projekt chce zebrać środków? Jest też bardzo często, nawet może we wszystkich przypadkach, link afilacyjny. Jeżeli wy podacie komuś link afilacyjny, ktoś zainwestuje w dany projekt z waszego linku, no to czasem dostajecie 5%, czasem 2%, czasem 0%. Z tego co widziałem, różnie to bywa. Tu jest napisane, kiedy się zaczyna sprzedaż, kiedy się ona kończy i kiedy będzie można klejmować tokeny. Bardzo fajnie to działa. Korzystałem na razie z dwóch takich presalii. Ciekawa, prosta opcja, więc myślę, że tą stronę warto znać. Ta platforma też posiada swój token, który kolega również posiada, więc do, do niego potem też przejdę. Na razie tutaj oprócz stakingu takiego prostego nie ma żadnej innej opcji, żeby na tym tokenie zarabiać. No ale można sobie zarabiać i tam 6%, tutaj widzicie 11%, jakieś 79%, wszystko zależy od tokena, gdzie chcecie te swoje raw tokeny wrzucić. Kolejnym bardzo ciekawym tematem są domeny na blockchainie TON. Niestety, ktoś Encyklopedię Kryptowalut skroił już kilka dni temu. Tak samo Majka. Widziałem, że domenę ktoś skroił i wszystkich innych YouTuberów. Ja kupiłem sobie tutaj jedną czy dwie domeny. No to już nieważne. Jeśli kupuje z tego, co ja zauważyłem na rok, wpisujecie tutaj jakąś losową nazwę. No i w zależności, oczywiście, od długości tej domeny, wyskakuje wam jej cena. Ta cena na ten moment to jest 50 dolarów. Jeżeli chciałbym wykupić tą domenę, to klikam ten przycisk i składam jakby swoją ofertę w tej aukcji. Jeżeli przez godzinę nie znajdzie się osoba, która przebije tą moją cenę, no to ta domena staje się moją domeną i oczywiście ona działa tak jak ENSY na Ethereum, czyli można na ten adres wysyłać komuś środki. Także jakbyście chcieli wysłać środki na encyklopedia kryptowalut.ton, to nie jest to moja domena. Także uważajcie tutaj. Następnym tematem są NFTki. Mamy tutaj taką wyszukiwarkę do NFTków: ton.nftscan.com. Najpopularniejsze kolekcje. Ja tutaj dwa czy trzy NFTki różne posiadam, chociażby od tego ekosystemu Stone. Oni też 500 takich NFTków wypuścili. Zobaczmy na ten moment, jak w ogóle te NFTki stoją. Stone, czy ja je mogę tutaj tak łatwo znaleźć? No niestety tutaj nie potrafiłem tej swojej kolekcji znaleźć, natomiast oczywiście na Jet Gems. Ona tutaj jest, no i te soft NFT są po 19 tonów, po 19,5. Ja kupiłem w okolicach 20,5 chyba, więc widzę, że ten flor delikatnie spadł, no ale ten wolumen też jest niziutki, tak jak mówię. Może takie słówko ode mnie. Ja kupując pewne projekty, o których wam dzisiaj powiem, czy w ogóle wy sobie je znajdziecie, patrzę na to w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Te pieniądze, które teraz inwestuję, one są dla mnie zgubione, chociaż na dwóch projektach już wkład wyciągnąłem i jestem tutaj fajnie na plus, ale ja tutaj na ten ekosystem patrzę w perspektywie naprawdę kilku najbliższych miesięcy, gdzie osoby, które będą chciały w bardzo prosty sposób wejść do tego ekosystemu, będą mogły chociażby przez tą aplikację Telegram wejść i to one napędzą ten wolumen w przyszłości. Plus, tak jak już powiedziałem, wyszukiwanie narzędzi czy projektów, które mają zamiarze stworzyć narzędzia pozwalające temu ekosystemowi się Rozwijać. Także to jest taki mój średnioterminowy bet na ten ekosystem. Nie liczę na to, że te projekty w ciągu dwóch, trzech dni przyniosą mi zwrot razy 100, bo tak się zapewne nie wydarzy, chociaż jakby było, to oczywiście przecież narzekać nie będę. Idąc dalej, jest Tonskan, czyli tutaj wpisujemy oczywiście swój adres portfela, no i oczywiście możemy sprawdzić historię danego portfela, danego adresu, więc jest to oczywiście bardzo ważna rzecz. I na końcu są telefony. Telefony na blockchainie Ton. One są bardzo drogie, są dużo jest ich pozajmowanych już, więc tą kwestią ja się szczerze mówiąc nie interesowałam, ale daję wam, ale wrzucam wam też to info, jeżeli chcecie się tym mocniej sami zainteresować. No i dobra, parę tych tokenów. Pierwszym z nich, tak jak już powiedziałem, jest Rav Token. To jest od tego launchpadu, więc myślę, że warto było w niego wejść. Mi się udało szczerze mówiąc dość fajnie w niego wejść bo na takim dość sporym dipie. Także teraz już tam kilkadziesiąt procent mam do przodu. Marketka ponad 11 milionów, ale to jest nadal tylko 11 milionów. Drugim projektem, którym się interesuję, mam tutaj w swoim portfolio, jest token Soft. On wychodził również przez Raffle, więc tutaj był taki fair launch. Oni tak to nazywają fair launchem, że każdy ma możliwość zainwestowania w ten token. 30% ponad procent tokenów zostało wykorzystanych właśnie do sprzedaży, a 20% poszło na płynność, także bardzo duża ilość parę procent ma być tutaj na airdrop przeznaczone, parę poszło do oczywiście rezerwy zespołu, na marketing 15%, to wszystko będzie się dopiero działo. Jeżeli chcielibyście akurat o tym projekcie trochę więcej informacji znaleźć, no to czy to na TON Raffles czy tutaj na GECO Terminal macie link do ich telegrama oraz do strony internetowej. Strona internetowa wygląda dość biednie, natomiast tak jak już powiedziałem, mają tu jakieś partnerstwa, mają tu jakieś produkty, które zamierzają stworzyć, czyli swój wallet, swój DEX, i swój taki agregator do płatności. Jest też roadmapa, co jest wyjątkiem w większości tych projektów. Roadmapa na razie nie jest jakaś zatrważająca, tak jak już powiedziałem, toker powstał w pierwszym kwartale tego roku dość niedawno. No i tutaj są ich plany na drugi kwartał, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Listing na CoinGecko odpalenie jakiejś kampanii marketingowej jednej, drugiej, roadmapa 2.0 no i wypuszczenie tych narzędzi. Jeżeli to im się uda, to tak jak już powiedziałem, betuję na to, że ten projekt może te kilkadziesiąt razy zrobić, patrząc na to, że jest to market cap na poziomie 426 tysięcy dolarów, ponad 60 tysiącami dolarów płynności. Ta płynność wydaje mi się, że była troszkę większa. E, możliwe, że ktoś po prostu trochę tej płynności wyciągnął, natomiast jak na taki projekt, to i tak powiedzmy jest to tam wystarczające ale tak jak mówię, jest to ryzyko, że oni zaraz pulują się, oleją ten projekt i nic z tego nie będzie. Co do rakpuli, to może warto w tym momencie zanim przejdę jeszcze do tych pozostałych projektów powiedzieć wam o takim telegramie stworzonym przez Polaków i to narzędzie z którego możecie tam korzystać również jest stworzone przez Polaków. Wystarczy, że skopiujecie adres kontraktu danego projektu Wejdziecie teraz, tak jak widzicie na screenie na Telegram, ton inu, kleicie ten adres smart kontraktu i tam są dwie takie bardzo ważne rzeczy pokazane. Pierwsza z nich pokazuje Wam, czy liquidity jest zablokowane. Jeżeli tak, no to super i nie powinniśmy się bać tego, że zespół się puluje. Druga rzecz, czyli revoke, pokazuje, czy projekt może wprowadzać jakieś zmiany w smart kontrakcie. Jeżeli jest zielona strzałka, to wszystko jest ok. Jeżeli czerwona, no to niestety jest to bardzo dla mnie poważna czerwona flaga, bo zespół może tam po prostu namieszać dość mocno. I tyle. Są tutaj też linki do social medii, są tutaj dane odnośnie wolumenu, adres smart kontraktu, na jakim dexie można ten token znaleźć, więc mega fajne narzędzie, z którego myślę, że powinniście korzystać, jeżeli chcecie się w ten ekosystem mocniej zagłębić. Jeżeli chcecie się też wymieniać spostrzeżeniami, pytaniami itd. To wchodzicie na Discorda. Encyklopedia Kryptowalut, link do Discorda macie pod każdym filmem. I tam w zakładce Ekosystemy jest też blockchain. Ton Jacob podrzucił Wam tam kilka linków, które są ważne, które ja między innymi dzisiaj tutaj pokazuję, ale one są tam zebrane w jednym miejscu, więc możecie tam też wymieniać się jakimiś spostrzeżeniami, projektami. Prosiłbym jednak, żeby nie wrzucać tam linków afilacyjnych, bo to nie jest miejsce do tego, jeżeli chcieli. Jeżeli chcecie wrzucać jakieś linki, to jest osobna zakładka na Discordzie, afilacja i tam te linki możecie sobie wrzucać. Dobra, kontynuując, no to mamy oczywiście ten projekt SOF. Następnym projektem jest People. On wyszedł dwa dni temu chyba właśnie przez Raffle. Jest to projekt, który pali się tym trochę, że chce być taką największą społecznością w ekosystemie TON, plus w nazwie ma tutaj AI, TON People AI, Tak, prawie 10 tysięcy obserwujących na Twitterze. Na razie od wyjścia tego tokena jesteśmy delikatnie na minus, może nie taki delikatnie, z 20% pewnie na minus. Jednak ten projekt dopiero się rozkręca i tutaj już były takie przykłady, że cisza przez ile dni i nagle projekt załapuje gdzieś tam hype, bo ktoś o nim powiedział, ktoś o nim napisał i faktycznie pokazali jakiś produkt wreszcie. Więc to jest na razie jedyny projekt na minusie, gdzie jestem. Dalej mamy meme coina. Tony the Duck, to jest też popularny projekt, tutaj prawie milion market capu. Jest to memecoin z fajnym wolumenem, jak na razie i z fajną płynnością, więc tutaj kolega też prawie od początku jest. I ostatni temat to jest kopia memecoina z Solany. Na Solanie Slurf ostatnio zdobył setki milionów kapitalizacji, no i powstała kopia na Tonie, więc ja, żeby się pod to podchwycić, na ekosystemie TON wszedłem sobie w projekt, on ma 35 tysięcy tutaj market capu, więc bardzo niski market cap. No i tutaj liczę na to, że projekt może nie wytrzymać nie wiem kolejnego tygodnia. Jest to moje ryzyko, albo wóz, albo po prostu przewóz. Na Solanie się w meme coiny nie bawię, więc stwierdziłem, że tutaj jakieś wybiorę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak by wyglądał ten materiał. Taki tutorial dla praktyka. Zapewne do tej playlisty zostanie dorzucony ten materiał. W playliście tutorial dla praktyka macie więcej takich praktycznych materiałów z omówieniem różnych ekosystemów, z omówieniem różnych giełd, deksów itd. Więc myślę, że ta playlista wielu osobom początkującym i nie tylko może się przydać. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłanie tego materiału. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!